Dzień dobry, cześć, witam Sebastianie. A na czym to my ostatnio skończyliśmy? Na tym, że nie pamiętam konsolek, to jest mój główny problem. Cześć, Pasku, witam. Skończyliśmy chyba przed Tomkiem Drakuli, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba dobrze pamiętam, tak? Bo nie wchodzi mi inaczej do głowy nic innego, to mogło nam zostać. Yep, zamek dla kuli, względnie bonusowe lokacje. Tak się zastanawiam, tak o tym myślę. Co może być w Large Cavern, jeżeli randomizujemy rzeczy? Najwyżej szybko zestartujemy grę. Teoretycznie jest to bonusowa lokacja, w praktyce ciekawi mnie jak to wyjdzie. Potrzebuję wyłączyć Steama. Nie podoba mi się to, ale muszę wyłączyć Steama. Bo z jakiegoś przekrętego powodu, jak mam wyłączonego Steama, to mój kontroler stwierdza o Boże. Dosłownie o Boże opływa. Au, to mi zdaje tak dużo. Chcę więcej, trochę więcej niż bym chciał. Ała. No spokojnie, to się da. Wyskarastać jeszcze. Chyba. Też powoli zacznę powątpiewać. Właśnie chciałem się pytać, czy on padł, czy... Czemu ja bywałem? Bo wydawało mi się, że nie byłem na tyle wysoko, chociaż może. No dobrze. Nie wygląda to dobrze, że się tak delikatnie wyraża, ale... Bąk. No. Dobra, przynajmniej tego się pokryliśmy. Teraz z tym już powinno się jakoś dać obejść, bo to będzie dosłownie to kwestia przeskakiwania na dni. Dużo większym problemem też daje mu dosłownie jeden, ale jakoś powinno się dać obejść pod górami. Chcę będę wierzyć szczerze, że idę. To może nie być tak dobre jak myślałem. I to głównie dlatego, że nie ma jak go trafiać kiedy na niej pode mną. Come on. Come on. Okej, jeżeli tutaj wejdę, to nie będzie tak raczej. Te strony też nie mogę. Spróbuję z innej gitarni może jakimś. Przy czym łów też pewnie... No właśnie. DG też ciszej, jasne, jasne. Już. Siebie głośniej też na pewno mogę, tylko... To podejrzewam, że wymaga ode mnie więcej kombinowania. Dobra, łuki się nie sprawdzają. Pioruny się nie sprawdzają. Tarcza nie brzmi jak dobry pomysł. Kubuś? A. Zobaczę jak działa Grando i jak działa Kubus. To zdecydowanie jest opcja. A bloczki zadają całe jeden. Więc to też nie są opcje. Coś na pewno się da wykombinować, tylko jeszcze nie wiem co. Może ich nic? Jeżeli to współpracuje? Zgadnie Wolumbra. Wolumbra jest pionowa. To chyba musiałbym na ziemi stać. Obawiam się, że mogę nie odstrzelać tego przeciwnika. O, wiem, że straszne i w ogóle, ale... Au. Biorąc pod uwagę, że jest on jednak dość silny jak na ten etap gry, to wolałbym mieć jakąś możliwość pobicia go bezpiecznie. Tak.
ten jego głosem. Co za globus? No nie, globus mu daje ładne obrażenia. Poczekajcie. Ja wezmę założę globus w takim razie na drugą rękę też. Nice. O, da to lepiej. Globus jest całkiem silny w sumie, dlatego to myślę. Tylko trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do wykorzystania ich tutaj. Tutaj wydaje mi się, że mogę efektywnie ich wykorzystać z toporów. No, tutaj zdecydowanie więcej. Dobra, nie wejść w serdu. O Boże. A, nie wejść w serdu szkafa, nie było? Czy to jest lokacja ala pozytywy offline? Znaczy to jest bonusowa lokacja generalnie. I zostałem bardzo brutalnie przeklęty. To jest Big Hitem. Ona się... Normalnie ona się odblokowuje, jak jesteśmy w tym... jak mam możliwość wejścia do zamku, taką efekt pamiętam. Czy Sekaro to zadziała? Nie, bo to działa miecz. Czy jest coś, co zadziała w dół? Coś powinno, tylko jeszcze nie wiem co. Arkus? Arkus będzie za... daleko chyba. Albo nie. No dobrze. Rozumiem, że mój setup to będzie Arkus i Volaticus. Golden, to było w miarę łatwe i przyjemne. Aha. Skrzynka, skrzynce... Tylu. I co jest drugim przeciwnikiem? Nic, na szczęście nic. Mam wrażenie, że na normalnie też ta lokata jest o niebo prostsza i całe szczęście, bo normalni przeciwnicy, którzy się tu zdarzają, są absolutnie paskudni. On by mnie specyfikował. Jest dość wytrzymały na flipy 14, tak to widzę, ale powinien być bezpieczny stojąc, znaczy stojąc, latając. Jest fajnie. Powiem szczerze, że nie pamiętam, czy ja nawet zabiłem por tą bonusową lokację. Więc nawet nie mogę się wypowiedzieć tak sobie, tak? O Boże, o Boże, o Boże, opływa. Nie podoba mi się to, co widzę. Czy ja mogę przelecieć? Tak. Cześć, Anteri, no witam. Chyba to było niebezpieczne. Pozwolę sobie zmienić te glify na B. Bo wydaje mi się, że on może być bardziej na... Ja zdecydowanie bardziej jest na magię podatny. Nie za nie dumny, sprawda, ale... Znaczy, nie dumny glif. Dajcie mi z powrotem C. Mimo wszystko wydaje mi się, że większość miejsc najbezpieczniej będzie używać strzałek z powietrza. Więc tego się trzymajmy. A co tam po prawej jest? A, dekorabia. Tutaj dodaję cały jeden. Chciałbym w miarę możliwości... Aha. Już, udało mi się. Dobra, this is fine. Potrzebuję zmienić potem na B raczej. Albo i nie, bo tak ja bym wciąż nie zadaje tyle, ile bym chciał. O Boże, ktoś mi da. To jest... któraś tarcza chyba. Let's play. Ale to nie czasy YouTube'a, żeby let's play robić. Karabio, czy też mi to pokój? Au. Wait.
Ale jeszcze taka karta jest frustrująca, bo ona nie jest obrażeń praktycznie. Zobaczcie te piękne jedynki, które wchodzą. I wydaje mi się, że to nie... O Boże! No dobra, ten mały mi zdaje tylko jeden, to jest fajnie. Z tych trzech też dostaje tylko jeden. Czy ja mogę bestiariuszu? Mam bestiariusz z tego miejsca dostępne. Przeciwnicy... Ona się nazywa Dekarabią, czy ona się nie nazywa Dekarabią? Zobaczmy. Podobna na generalnie pojęty żywioły jako... I to jest Dekarabia 96 AP. To jakbym zmienił na coś ognistego, I guess, albo elektrycznego. Gdzie to jest? To było... Powiedziałem. Niestety skończyły mi się już sloty, więc muszę robić nowy. A jednocześnie full grid tutaj mi się przyda na robocie, więc też mogę na chwilę zastosować. Od razu łatwiej. Yep. A, bo jeszcze ta light od siebie. Zapomniałem o niej. Teraz Giton mogę przejść sobie po prostu. Jeżeli ją wyignoruję. A, po co ignorować, jak można zabić? Intelligent menu. Imperatus, 1 HP, 1 obrażeń na kita. No dobrze. Pałki powracają. Na szczęście nie gram w nocturne, żeby Dekarabio miał tu rezist na magię. Coś jeszcze? Nie, dobrze. Jeżeli dobrze kojarzę w normalnej grze, ta lokacja jest głównie po to, żeby... móc sobie popalmić jakieś rzeczy. Ta kulka będzie dla mnie cieć. Tak mi to nie wpaj. To mi daje młotek. Volmasil. Jakby mi bardzo zależało, to mogę popalmić młotki. Ta kulka, widzę i krzywdę coś czuję. Tak się boję tych kulek na pionaj. I słusznie. Chyba to nie wracam. Dostałem za ponad całe HP, bo maksymalnie mam 420. Co jeszcze mogę spróbować? To Tiny Call teoretycznie? Jak na tej Tiny Callu? Ten kolor, co go pamiętam, jest bardziej ten. Jest bardziej. Taki platformówkowy. Aniżeli pod przeciwników skrojony. Więc powinno być nieco łatwiej. Żeby nie było, ja sobie zdaję sprawę, że ja jestem na zdecydowanie takim poziomie jak trzeba. W tamtej lokacji, więc nie powinienem się ani trochę dziwić, że zostałem tak brutalnie skrzywdzony. Ale i tak miałem nadzieję, że nie będą mnie rzeczy zajmować na hita. Tutaj nie wiem, czy nie będę zależał, że nie mam magnesu. Yep. Czyli tu potrzebuję magnesu. No dobrze, magnes. To tak się niepokoję, bo tam jest dość daleko i czy ja się tego złapię? A no właśnie. Coś nie... o Boże! Ja tego bez double jumpa nie zrobię. Okej. A ja nie mam double jumpa cały czas. Okej, czyli innej słowy... Tajnik hole też musimy olać. Bo przypomina ten komunikat, który się pojawiał na wejściu, że nie można używać tutaj Vladkuta. No to zamek, no! Mam wybór. Znaczy jasne, mogę próbować jeszcze raz pobić tego. Pobić bossa w Large Cavern, ale... Trochę za małe pole do manewru im pozostawia.
muszę znaleźć w zamku Dakuli dwie części Dominosa, tam je po kolei, więc to nie jest tak, że będę mógł go jakoś szybko przerobić. Banger! Tylko właśnie, ja chyba nie mam zapisanych tych glifów drugi, co? Yep. Dobra, czyli Globus, Globus, Volaticus. I tutaj Arcus, Arcus, Volaticus. Nie tak chciałem, ale może być o wiele. Wings? A, cholera. Potrzebuję zmienić na B. Chciałbym dostać Nitetko. Nitetko to absolutnie najlepszy glif w tej grze. I dlatego nie spodziewam się, że go dostanę. Gdzieś inny, że można się informować. W tym wypadku nie potrzeba Shina, bo tutaj absolutnie się zgadza, że muzyka bangla. O Boże. Przynajmniej mam save point na szybko. Znaczy nie potrzeba do informowania, nie że nie potrzeba go w ogóle. Tak żeby nie było. Nie chcę. Proszę. Okej, nieważne, nie będzie, I guess. Bo potrzebuję tu latać. Back. Wings. A, to skrzynka jest, przegapimy ją. O kurwa! Znaczy, on używa Nitetko, i ta skrzynka to był imiennik, by the way. On używa Nitetko, ale... jednocześnie zdaję sobie sprawę, że lokacja, w której się znajdujemy, niekoniecznie sprzyja mi tubie zaabsorbowania tego glifu i trochę mnie to niepokoi. Gdyby nie było tutaj tych orłów przeklętych z imenami, to jeszcze jak cię mogę, ale tak to trochę ciężko będzie. Dajcie mi zmienić na chwilę. Muszę się pelonu pozbyć. Boże glifu. Co ty masz w ogóle? Pitylicka, a patrz co. Aczkolwiek nie będę kłamał, Nitetko bym przegadnął. Aż też nie jestem pewien, czy ja w tej chwili miałbym na tyle silne Nitetko, żeby było tego warte. Bo siła glifu zależy w dużej mierze od tego, ile ich zaabsorbujemy. Evil Seversi to... Evil Seversi to człowiek, który nie umie jakieś podpomówki. Nigdy, da? Wow, wow, wow. Czym ty jesteś? Często nie zdaje wrażenie to TV. Shield Helm. Czy to kolejny film, który daje... Tajemnione. Jak myślałem. No to czy... wydaje się, że dawa najpierw. Przy czym nie wykluczam, że zamek Dekoli by już trochę nie miał w... par jest... Płytka numer 5. Dajcie mi lepiej. Słuchaj, nie wiem czy chciałem Rapidus, ale... najwyżej zaraz mi na wolę tylko za spotem. O Boże. Przeklęte rzeczy, dosłownie. O mój Boże, ja się boję. O, ile? Dostałem zdecydowanie więcej niż myślałem, że dostanę. Chciałbym też nie mieć klątwy na sobie, ale to jest dość duże wymaganie. To z tego pamiętam było któreś zwierzęce głowienko i mi się nie opłaca.
Jego powinniśmy w stanie pobić kurde. O ile nie będzie mnie memował. A też kiedy się slajdują, zazwyczaj memują. Jego powinienem być w stanie pobić skórę, tak? Nie do końca. Znaczy, on nie ma jakichś bardzo strasznych ataków, więc i tak powinienem być w stanie. Jeżeli tylko będę uważał na to, co robię. O Boże, ten atak jest straszny. I ten atak mnie ostatnio tak bardzo znają. To jest... Volarkus. Szkoda, że nie Melio kolejny, bo by mnie wzmocnił odrobinę. Arkus, coś tu jest. To nie tylko piszmy, okej? O Jezu! Kolego! Au, au, au. Abort. Nie powiem ci, nie chcę tutaj momentami zdają obrzydliwe obrażenia. Co dajesz? Wyglądek Wolfhulkur, albo coś ten deseń. I chciałbym, żeby tego jeszcze raz użył. Co tutaj w ogóle jest? O, jest to minus, that's nice. Czy możesz użyć swojego glifa, proszę? Nie wciągnę go stamtąd, co? Nope. I nie mam HP na jeszcze jeden atak, niestety. Dobra, jest na płytkę. Jakkolwiek to nie brzmi. Te ten glify on ma, bo nie wiem, co on daje. O Boże, nie chciałem padać. No! Boże święty, dostałem za 300, cześć Marcin! On nigdy nie użyje glifu, prawda? Dosłownie nigdy więcej nie zobaczę tego cholernego glifu. Okurwi mnie. Co tam u nas? Ja już po prostu czekam na... Pojebie mnie? Na majówkę. Bardziej niż to. Ja może po prostu wezmę i umrę. Nie, zabij mnie. Po prostu mnie... Wiedziałem. Wiedziałem, że jak to powiem, żeby mnie zabił, to co zrobi. I to jeszcze był jakiś gif, już miałem. O tak, jeszcze te piękne jedynki. Nie, wiecie co, ja... Nawet nie wiem, co mogę powiedzieć o tym przeciwniku. Chyba po prostu polecę dalej. To jest mniej niż prawda. Nie, to nie był mig. Doskonale. Tu jest jakaś ściana, wszystko nie przejdę. Ja właśnie miałem nadzieję, że sobie kupię widu dzisiaj, jak byłem w jakiś czterobak Pepsi czy coś, ale nie było. Więc pewnie będę musiał jutro w bierze się zaopatrywać. Boję się, bo tej rzeczy mi zdają do mnie za dużo. To jest pytanie. Spróbujemy w lewo polecić, bo nie patrzyłem, co tam było jeszcze. A, nie specyfikowałem mnie na szczęście. To przejście do kolejnej lokacji i nie mieszkam skorzystać. Underground Labyrinth. A, nie podoba mi się w niej, jak ten przeciwnik się znajduje. Ale umiera w miarę szybko. Więc to jest fajne. Ten na dole jest absolutnie wszystko, tylko nie fajne. Zwłaszcza, że nie mogę go od dołu atakować. Znaczy od góry. Od dołu pewnie bym mógł. On może bardzo intensywne flipy robić. Czy ja mogę...
Ale na pewno nie w ten sposób. Globusy zdają mu odrobinę więcej, ale... Boję się ich używać niedawno. No nic. W lewo jest normalne przejście. Mam dwa te, mam dwa opiekacze. Jeden większy, jeden zwykły, taki do tortów. Więc o to się martwić nie musisz. To był chyba normalnie pokój z tym bossem? Albo wygląda jak pokój, w którym jest normalnie ten cienisty boss? Może zaktujemy na jakiś board? Jest to opcja. O, mimik doskonale. Nie wykluczam, tak powiem. Czy ja skoczę? Nie, będę musiał przejść. Czemu mimiki są takie wytrzymałe? Przestańcie być takie wytrzymałe! Wings. Knife helm. Dajcie mi helm od Nitesco, a nie? O Boże. Tych niebieskich meduzopodobnych soczków się boję, przez to ile one mi zdają. Tego też się swego tego boję. No co, mam skrzydła, tak. Ops, to był błąd. Zostanę zaraz żaglowany na śmierć. Mogę stąd wracać? Nie. Szkoda. Przejdźmy w takim razie kawałek. Jej, topór. Melias. Mówcie mi jeszcze. Melias to najsilniejsza wersja, więc... Bardzo chętnie dostąpię. Melio Asia. Zobaczmy. Duże są. Co tutaj potrzebuję niestety. Wola Pikusa. Nie wiem. Czasami mam wrażenie, że brak tego. O mój Boże, to powiem. Że brak tego double jumpa boli mnie dużo bardziej, niż można by się było spodziewać, że będzie mnie boleć. Przez to, jak się muszę przełączać między setupami bipu. O Boże, o Boże, o kurwa, o Boże, o kurwa. To był przeciwnik z tego. Jak się nazywa? Z Large Cavern. Przynajmniej możesz się przełączać, bo nie, jak nie zapominam, jak to się robi, bo nie jestem przyzwyczajony do robienia tego, to tak mogę. Dobra. Jezu, nie wiem, czy też tak macie u siebie, ale u mnie ten obraz strasznie miga i mnie to trochę boli po oczach. Mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby to wyglądało aż tak, że jak przechodzi ręgę pierwszy raz. Ja tu jest warpnum, więc to tyle dobrze. Jakbym chciał się cofnąć. Tu jest jakiś pokój. Brakuje mi safe roomu. No a do tej pory jeden safe room. Nie dziwię się, jeżeli to na dole będzie. Biorąc pod uwagę, że jest głosem, ja... biorąc pod uwagę, jak te bossowie nam zostali jeszcze, to boję się tego, co tu będzie. Bo to może być Barlow, to może być śmierć, to pewnie będzie śmierć. Oczywiście, że to będzie śmierć. Nie, Ligona nie wrzucą w takim epokej. O, może nie pamiętam, jak się go unikało. Jedno, co mnie pociesza, to że... Tarte obyczalna pantera mi niszczy te małe kosy. Co się w tym robiło? Nie to. No. Też mi się tak wydaje, że powinno być, ale ewidentnie tutaj nie było. Tutaj chyba double jump jest w ogóle potrzebny. Mam wrażenie.
żeby tego sensownie uniknąć. No. Więc no trochę tak zwane chuj mi w dupę. Co ty robisz, śmiecią? Bez panel do bejcony, this is fine. Ops. Muszę się posiłkować bardzo intensywnie przedmiotami. A on jeszcze na drugiej fazie nie odpalił? Ew. On ma drugą fazę i to jest najgorsze. To co? Uiii! Dobra. Muszę się więcej ruszać. Dajcie też moje, żeby atakować to nie jeszcze kos. Dobra, to jest ten atak. Chyba nie kłusne. Nie, nie kłusne niestety. Tutaj będę musiał się jakoś przeciwić. No au. Nie wróżę to już pobudzenia tej walce. Nie będę kłamał. Yep. Wiesz, no odpowiedliwienie, nie dziwię się, jeżeli ten... Jeżeli... Co ja chcę powiedzieć? Jeżeli tutaj ten mryganie wynika z tego, że gra na emulatorze. Nie pamiętam się. Powiem szczerze, nie pamiętam się nazywają motywy bossów z Eklezji. Trochę głupio mi to przyznać, ale naprawdę nie pamiętam. Rozpoznam je, że to jest tej gry, ale tytułów nie pamiętam. Dlatego nie mogę się doczekać na nadchodzący quit muzyczny. Bo to jestem jak pigułce. Nie, pojawi mnie teraz. A to można po prostu przedeszować panterką. A, może niechęć się wydając się w śmierć. A, czy ja to mogę przeskoczyć zanim się zespawnuje? Okej. Okay. To chyba mogę na dystans wziąć. Bo przestaną lecieć. Nie. A, to późno. Jak stoję na ziemi, to te topory mnie zatrzymują na dość długo jednak. Łyknę sobie jeden przedmiot leczniczy. Mam chyba jakieś mniejsze, tak? Ja mam, już miałem. Zastanawiam się, czy po prostu nie nadużywać tego, że mam te... Że mam przedmioty do odnawiania swych duszek. I czy nie zastanować się w kurwysy na tymi. Unionami. Nie żeby Union topora bił dużo więcej niż po prostu dwa topory. A to można po prostu przepanterować, więc this is fine. Za cholera. Ach. Najgorsze jest to, że ja pamiętam, że śmierć ma w tej grze długą fazę. I że była chyba dużo gorsza. Ach. To się przepanterujemy. Co robisz? To jest ten atak, dobra. Popełniłem błąd. Jestem tak przyzwyczajony do robienia wszelkiej maści bossów z endgame'owym setupem, a nie z tym, który mam obecnie, że ciężko mi się bije tych bossów. Nie, śmieć. No myślę, że śmieć miała długą fazę w tym efekcji. O! Interesujące. Czemu nie używasz max HP up? Nie mam max HP up. Chyba. Nie. A jeżeli masz na myśli, czemu nie używam Max MP i Max Health Up, to one działały jako konsumable, które mają inny efekt. Bo randomizowałem efekty tych przedmiotów. Pamiętaj, nawet gdyby to było HP Max Up, to nie działałoby jako HP Max Up. Więc niewiele by to zmieniło, tak powiem. O Boże. O Boże, kurwa. Zmieniamy.
chodź mnie tu. Właśnie to chodź mnie ty, Wings. Nie jestem pewien, że to nie jeden z tych wspaniałych przeciwników bijących po za dużo. Ach. Co nie zastanawiam mnie, bo nie wiem, mam wrażenie, że przeciwnicy zdają dużo, znaczy zadają, wytrzymują dużo więcej niż pamiętam, że wytrzymywali normalnie w tej Beklezji. I zastanawiam się, czy ja po prostu źle pamiętam. A, mam coś czerwonego dla tego, chciałbym zobaczyć, co to jest. Czym ty jesteś? Jason, aha, okej, okay, czyli po prostu pająki, whatever. O Boże. Chłopce, spadł mi na łeb. Napadę go nie tam. Czekaj, się wyłączę może. Yep. Nie, staty właśnie... o Boże, opływa. Staty właśnie ustawiałem tak, żeby się nie randomizowały. Więc dlatego... Jestem trochę zdziwiony, że co tak wytrzymali. Ja nie mogę do niego sensu. Dlatego. O Boże, opływa. Yep. Mamo się boję. No, on chyba już nie wejdzie na górę w takim razie. Głubosem go nie ściągnę. Ściągnę? On mnie... O jest, 320. Ja się boję tej lokacji. Jeżeli chodzi o to, ile mi rzeczy zadają. Jego też muszę zdjąć natychmiast. Teraz... Najgorsze jest to, że ja nie mam żadnej sensownej opcji, żeby bić przeciwników, które są pode mną. A potrzebna mi jest taka sytuacja jak ta na przykład. Bo najosobniejsze co mogę zaoferować to globus, który nie przychodzi tak przez ścianę jakbym chciał. Jakby działa tak jak widać, a ten kolega może mnie bardzo intensywnie flipować. A ten flip mi zadaje około 300 obrażeń. Arcus, Asia... Ami, najgorsze jest to, że wciąż chyba Asia jest najlepszym, co mogę zaoferować. To jak widać, nie wychodzi mi używanie. Au. Pojebie mnie. Ja zaraz będę martwy, coś czuję. Nie zdążę tak dojść. Muszę go chyba sprowokować tego ataku, żeby móc... A i to nawet nie. Nope. No dobrze. Jakie inne mamy opcje? Młotki biją na moim poziomie. Najbliższe co mi przychodzi do głowy to chyba... Nie lapiste, nie pneuma, nie ignis, nie wol, ignis, nie grando. Chyba fulgur. Spróbuję fulgura i zobaczę co jeszcze mam. Morbius XD. Bo Umbra i Volumbra chyba nie lecą. Chociaż może Umbra? Jakby zaczęła lecieć tam gdzie trzeba. Ta Umbra trochę trafia tam gdzie trzeba? Czekajcie, wezmę sobie drugą Umbrę założę. Nie zauważyłem, że on flipuje. Fuck me. Te obrażenia są absolutnie paskudne. No dobrze. Nikt nie powiedział, że w zamku dla kuli będzie łatwo, prawda? Zwłaszcza, że ja ogólnie uważam, że Ekklesia to jeden z cudniejszych tytułów kasywaniowych. Więc nie powiem, że jestem jakiś specjalnie zaskoczony takim anime obrotem wydarzeń. Okej, oni mi wydają rozsądniejsze obrażenia niż... Tamte, które syna.
Są mniejsze? Chyba to jak on pięknie wpada na łeb, jest niesamowite. Olo, sudden. Jumpscare. No dobrze, dajcie mi te pająki. To tak, tutaj ten kolega jest wciąż na górze. Może jeżeli udało mi się go stąd stołu zdjąć? Zanim on do mnie na dół podejdzie? Bo tutaj jestem bezpieczny, jeżeli się nie nagle nie zbituję. A to, że on ma miliard HP, to zupełnie inna sprawa. A może pająki będą dobre? Chciałbym w to wierzyć, ale nie nastawiam się. Bo pająki to jest czerwony glif i on będzie wtedy... Fidelis Aranea. Samony generalnie nieco... Samonami jestem pewien, że trzeba je nakarmić, żeby były rozsądne i silne, bym powiedział. Pomijam już to, co właśnie ten pająk robi. No, no. No, pająku. Nie, nie, nie. Pierdolę tego pająka. On atakuje w dół niezaprzeczalnie. Może to skoro... O kurwa, 3 obrażeń. O baby. A nie, 33, nieważne. Wiesz co, zastanawiam się, czy inna opcja to nie będzie ode mnie lepsza. To chyba jest lepsze. Zapominam ciągle, że mam te glify do buffowania się. Boże, ile on wytrzymuje? Przynajmniej poziom strategii. Rapidus plus. Najbardziej mi niepokoi, jak będę chciał tutaj wrócić, bo ten przeciwnik tu będzie. Tylko tym razem będzie na dole. O Boże. O Boże, o kurwa. Wy sobie ze mnie żartujecie. Nie nienawidzę swojego życia. Bio. No dobrze, to teraz powiedzcie mi, to ja mam z nim zrobić. Nakurwić mu. Nie no, on spadnie odpowiednio nisko, prawda? Do pierdol. Chcesz mnie puścić? Dziękuję. Proszę mnie przepuścić i teraz ja spierdam na dół. Albo i nie spierdam na dół. Czekaj, ten napad nie rozwali tego w ten sposób? Okej. Okay. To mnie prowadzi do żarełka tylko, a tu mogę sobie pariesem przejść. Paries, zobaczmy. I to mnie tylko do skrzynki jakiejś prowadzi. Dobra, tutaj w dodatku nic specjalnego. Wezmę już Pariesa, zajmę w sumie nie Vizja, tylko Rapidus. Czy to jest? Oczywiście już to jest Mimik. Nie, czego innego się spodziewałem? To nie będzie Mimik. Ojej, w skrzynce nie wiem. Czy ja właśnie trafię na wyjście z zamku? Elden. Okej, czyli od niego już więcej nie dostaniemy na razie. Czy tutaj już w gdzieś nie było sklepu? Wydaje się, że ktoś prowadził sklep normalnie.
kroki. Zabić 30 kroków. Jeszcze nie zabiliśmy 30 kroków, bo mam wrażenie, że nie spotkaliśmy na 30 kroków. Ty raczej nie prowadzisz sklepu. Dla dziewczynki musimy kota znaleźć. Jemu trzeba nagrać Banshee. A nie, czekajcie, ja mogę to zrobić bez problemu, bo... Aha, wiecie, Shinji wyjątek, Banshee i gdyle. To pani powinniśmy narysować widok ze szczytu latarni. Jej potrzeba 5 bawełny. Nie chciałbyś może w przyszłości... O mój Boże, I mean... To nie jest jak jakiś straszny pomysł, ale jednocześnie trochę bym się go bał. Zwłaszcza, że nie pamiętam aż tak dobrze Bloodstain. Aha. Chłop się gdzieś uknął. O, siema. Ja też tam się zastanawiam, czy jest tam jakiś upo? Czy w tej grze naprawdę nie było sklepu? Czy by to kwestia do Majdera? Ja też czegoś nie pamiętam. No dobra, wracajmy do zamku do Kuliegas. Też się zastanawiam, do tej pierwszej... Spróbuję do pierwszej części wrócić i tam pójść w lewo... W górę i w lewo, o tak powiem. Przemy, to miałem nadzieję, że dokupię sobie jakieś przedmioty. O Boże. O Boże. Przeklęte gówno, dosłownie. I to ja teraz nie odpalę tego. Fajn, przejdę sobie na Hama, skoro nie mogę latać. Uwielbiam, kiedy statusy blokują graczowi możliwość używania rzeczy. Nigdy nie czułem się równie fajnie, kiedy... Jak wtedy, kiedy takie rzeczy się dzieją. Wezmę sobie od razu. Rapid w łapie. Tutaj będę potrzebował latajki. Tutaj mogę od razu do góry polecieć i w lewo tym razem. To już chyba zgadnęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, i to nas nie było. Znaczy, weszliśmy tylko zobaczyć to, ten. Czy tutaj jest coś na szybko na wejście, ale dalej nie szliśmy. Więc zobaczmy. Tu jest skrzynka, która nie jest mimikiem, a sobie sznysla. Już mi maxa przyda się. Jeszcze trochę i nie będziemy one-shotowani przez tego bossa w Large Cavern. To duże osiągnięcie. Ach. Ale bym sobie Nitesko przygarnął. Jak widzę te szkiety, to jest po prostu z automatu takie dajcie Nitesko. No dajcie, dajcie, dajcie to Nitesko. Pokurwie mnie swoją drogą przez Ember Double Jumpa. To ma double jumpa i to ma Nitesko. Bloody Tomes, to prawie Bloody Kiss. Czy tu się nie dało wskoczyć w ten sposób? Dało się, ale wracaj. Tu nic godnego uwagi. Zastanawiam się, czy ja naprawdę zabijam aż tak mało przeciwników względem tego, ile się normalnie tak się rana zabija. Bo mam wrażenie, że jestem na zdecydowanie za niskim poziomie, ten tego na jakim powinienem być. I nie jestem pewien, czy to jest tak w istocie, czy to jest takie tylko moje odczucie. Bo nie, nie odczuwam, że jakoś bardzo pomijam przeciwników.
Podkreślam tak bardzo. Czy ja tu po prostu nie skoczę? Dobra. Tylko tego przeciwnika omijamy lotniczym łukiem. Ogólnie mamy taki bardzo liniowy segment, gdzie kiedyś mogliśmy iść to jakimś szlaczkiem tak naprawdę lewo-prawo. Dobra, czy to... To chyba boss będzie. Ten normalnie był Wallman. Czy ja dobrze pamiętam, czy ja źle pamiętam? Zobaczmy. Yep. Nie dziwię się, jeżeli to będzie Wallman, to jest Wallman. Dobra, jak to działało? Chyba było jakoś tak, że trzeba było ten... Trzeba było stanąć mi tu, gdzie nas bombka nie złapie i jemu zastawić blisko. Ewidentnie część z stanąć w miejscu, w którym nas bombka nie złapie, jest dla mnie problematyczna. O Boże. Okej, stanąłem w dobrym miejscu. Chyba jest okej. Okay. Yep. I on przez to, że nie ma glifu, to umiera jak w ścianę wejdzie. Także to bardziej było łamigłówka, a nie żelibor wymagający zabicia go. Aczkolwiek po sobocie dla mnie określenie jej boss łamigłówka zdecydowanie nie jest pozytywne. Tak, mogę być odrobinę słony. Aż tak to mnie widać. Czy to trzeci dominos? Tak, mamy wszystkie dominosy. Teoretycznie możemy iść kończyć grę. Zwłaszcza, że mamy też to tańsko. Prawe oko diabła, czy to jest? Pierścień? Czy to jest konspadu? Czy to jest L? Tak. Slowly. Boję się. Czego szukam teraz? Szukałem tego oka, który mi dopło casualowo. Tam na górę można wlecieć i panuję z tego skorzystać. Przebiłem przez teraz. Przebiłem? Zdawałem się, że nie. A, chyba, że tutaj, że on na początku było. Po prostu nie pomyślałem, że to może być helm, okej? Okay? Zdawała się to jedna z nieoczywistych opcji, nie będę kłamał. A tutaj sobie bardzo intensywnie pomijam przeciwników. Final approach. Dust to dust. Czego oni ode mnie... Czy ja tutaj potrzebuję wszystkich tych trzech terberowych rzeczy? Chyba. O, well. Idziemy dalej, zamek dalej. Pięknie mi się spadło, nie powiem. Czy to po lewej coś jest? Jest jakiś pokój, to na pewno, ale... Lubi nawet pierścień. MP Maxa przyda się. MP Maxa zawsze się przyda. Halan.
Enchant Knatu. Powiem szczerze, kompletnie nie pamiętam tego miejsca, więc nie wykorzystam, że przynajmniej raz czy drugi się gdzieś zagubię kompletnie. To jest czerwony, no ale to tyle. Bardziej się boję tych silniejszych. Tak się zastanawiam. Okej, czyli mogę zabić tego Wendigo, jakbym się bardzo upał. Ale nie, to był Gargoyles. Czym ty jesteś? Jak to prosto? Okej, czyli jednego... Cerberowego glifa już mamy. Jeszcze tylko... Idę. Cześć, Luna! Ach, czyli dobrze, że tutaj poszedłem, I guess. Dwa pod rząd absolutnie nie będę narzekał, bo oszczędzi mi to trochę zwiedzania. A nie zdaję sobie sprawy, że mamy jeszcze faktycznie całą prawą część tamto do zwiedzenia? No może. Teraz trzeciego nie znajdziesz. A mi jedyne, czym się pocieszam, to tym, że patrzyłem sobie w tak zwanym międzyczasie, gdzie są jakie rzeczy. I z tego co pamiętam, to wszystkie rzeczy, których nie zgarnąłem, są w zamku tak poli, więc to nie jest tak, że je pominąłem gdziekolwiek, to tak powiem. Więc nie będę musiał wychodzić tam do kuli, jeżeli będę chciał po prostu skończyć wiano. Tutaj to wychodzi. To prawdopodobnie skończyć na tym, że będę musiał znaleźć Eligora, to wcale nie jest dużym pozytywem. Dobra, tu w prawo. Jeszcze nie byłem. A boże, przeciwnicy zostają co znikome obrażenia. O, czekaj. On mnie zabije, jeżeli wiesz, nie wyleczę. Mogę? Obecnie w ogniu mam 2000. Nie będę narzekał. Wezmę... Szafirkiem się leczę. Może mam coś jeszcze takiego? Nie, niestety nie. Nie będę kłamał, trochę mi się obywało. O Boże, opływa. Ja to widziałem. Wiecie co? To bardzo bezpiecznie. Zrobię to tak bezpiecznie, jak to tylko fizycznie możliwe. Okej, uda się. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że ja mam endgame'owy ekipunek, więc to nawet nie jest tak, że ja mam słaby sprzęt czy coś. Do tego odpańka. Na górze nie mogłem przejść. Więc widzę jeszcze potencjalnie jakieś trzy drogi, gdzie może coś być. Oj, normalnie tak tylko. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja... To nie jest tak, że kompletnie nie pamiętam Eklezji, ale wciąż myślałem, że nie będzie aż tak źle. Ach. Fucking useless as werewolf. I paid that bitch so much money. Okej, czyli tutaj potrzebujemy tego. Użyć 3 cylinderów. Może to nie jest od cylindera? Czekajcie. Nie,
Zdecydowanie jest to kwestia używania tych Sinister Death to. To chciałem. Cześć, tej witam. Death to się zrobiło, bo na pewno. A, przyciskiem pewnie tym, który jest tutaj, co nie? Tak jakbym był kurwa ślepy. No dobrze, to zostały mi w takim razie... Chyba nie ma trzeciego tego. Nie, mam Dominusa. Ale nie ma trzeciej części tego. Cerbera. O, więc wydaje mi się, że najszybciej mi teraz będzie... mam dwie opcje tak naprawdę. Albo mogę wrócić się na dół i tutaj spróbować zobaczyć, co jest w górę. Albo wrócić się na początek i spróbować przejść w prawo do tej środkowej części. Spróbuję to może. Co to jest? Meduza. In a strangely familiar pattern. Ciekawe co to za pattern, jak jest taki dziwnie znajomy. HMM. Chciałem powiedzieć, że to trochę nie wygląda, jakby tak miało być, ale... Może jednak będzie. Czy to jest Banshee w ogóle? Nie wygląda jak Banshee. How sad. Alexa, zagraj Despacito. Nie mogę zobaczyć Sonika trochę tak. A, Boże. Raczej to było, a tutaj. To jest skrzynka. Nic nie dropnie, a skrzynce jest? Ale smart start, nice. No dobra, to spróbujmy jeszcze tam w prawo podbiec. Nie jestem pewien, czy tam coś będzie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że coś mnie tam blokowało, daj. No, mnie trochę niepokoi, że zdarzały mi się już te zbrojki są w leczkawę normalnie. I one dosłownie stały mi na drodze, żeby przejść. I to bardziej niż te tutaj. Dobra, dajcie mnie to. A to. Nie daj bez swojego życia. Czy ja jestem bezpieczny? Droga. Zaczynam się zastanawiać. Nie, no dobra, tu jestem. Okej, on będzie tu stał, whatever. Tu trzeba Padiesa? Nie, no jakby trzeba było Padiesa. To zaczekam, aż to spadnie. Hop. I sobie blokiem przejść. Zdążę? Nie jestem pewien, czy zdążę w ogóle. A, ja tu mogę przeskoczyć. Nieważne, nieważne. A, w ogóle, to jest platforma. Nie pomyślałbym, że to jest platforma DBH. O mój Boże, to było zbyt bliskie. Zaczekam, aż kolejny przeleci i tam na to trzeba będzie wejść. Hop. Hop. Tutaj na górę.
czym ty jesteś? Protisphere. Nie do końca to, co bym chciał, ale... Fajnie, że jak dają, to nie będę gadził. Potrzebuję... Rapidusa w drodze. A, dopniesz nie. Gdzie jest Nitesko? Dejcie Nitesko, dobra. Już nie będę narzekał. Oho. Ale na to będę. Odstoimy sobie tutaj, to w sumie przyspieszę odrobinę proces. Gdzie jest Lithia? I się nie śpieszy. Ani trochę. Nie mam zamiaru ryzykować czegokolwiek z tym przeciwnikiem. Przynajmniej daje dużo ekstra, I guess. To nie jest czyste, że ten przeciwnik normalnie jest do unikania w lokacji, w której masz dużo więcej miejsca na to. Czy to dobra coś jest? Już miałem akcept, nice. Nie, bo z tego co pamiętam, normalnie się go unika jakimś volatikusem czy czymś ten deseń. Więc to, że on jest taki mniej, to jest po prostu absolutnie okropne. Dobra. A propos, a nie, to tylko ten kolega. To chyba trzeba zepchnąć, tak? Albo nie. A co jeżeli po prostu... O-o. Houston. One nie dają Nitesko, o którym mówię. To nie jest Nitesko. Przeciwników. Dzięki Bogu, że są mnie na tym etapie gra. Bo zabiłbym sobie krzywdę, gdyby nie były. Badaj, to jest ten memory. Czy to jest po prostu... Mosa kara? Gdzie to pierdolone? Cool, good. Hello. Nie chciałem wchodzić! God damn it. O mój Boże, zdaje mi się, że to jest fajne tutaj. Hello. Dobra. Złożył się. To chwila zmienianie stepu. Bo nie ma double jumpa. Zobacz najpierw co to jest, I guess. Side point, przyda się. Czekam aż się okaże, że double jump jest dosłownie przed tym. Przed Dekulą. Także będzie dosłownie moją ostatnią znajdźką, którą znajdę w tej grze. Nie to. Au. Tam też chodzi, nie? To nie twoje rodzina.
fajnie, co fajnie. O to chodzi? O Jezu. Zastanawiam się, czy ja na pewno chcę pójść, najpierw tam górę wstawić. A, bo jak już opuszczałem te stawy, co tu jest. I bardzo dobrze, bo to są tylko skrzynki. Serduszka max up. Czy ja mogę sobie blokować przejście? Chyba tak. Yep. Gdzie widziałem podobno niebe symfonia czy harmonia? Podobne jak tam? Nie wiem czy nie ten, czy nie... Aria. O, chyba powiedzieć, że takie w Arii było. Ale może... Ale albo... Mam wrażenie, że w tych rolach nie było, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. A nie w kaplicy... W kaplicy harmonii było jaśniejsze i no i dlatego... chciałem nie mówić, że to jest ta... Że to jest harmonia. A może w sumie? Teraz jak ty mówisz? Melioko... Uuu, superior zapier. Że taki dynamiczny, tak, to rzeczywiście moje śmieciacie. Myślałem, że chodzi ci bardziej o kolorystykę. No nie, to rzeczywiście mogło być w tej w Harmony of Dissonance. Lightai, House Art. Ice? Ice do mnie? O Boże, o kurwa, o Boże, o kurwa. Pomocy, o Boże, o kurwa. Tak, to zajebiście. Potężny kitla. Wębierz mnie, Sztafi. Ja się boję tych skurwysynów z temotami, nie będę kłamał. Przyzda? Przyzda, nie wiem, coś jest, skrzynka. Pytanie, czy można było kłamać wstać? To jest moje dobre pytanie. Bo nie jest oczywiste. O, pytanie na quiz. Nie odważyłbym się robić quizów na randomizerów. Bafomety akurat są proste. Spokojnie, już niedługo się dowiesz, jak okropny jest mój quiz. A momentalnie nie będę kłamał, jest okropny. Nie powiem, że cały jest okropny, ale ma momenty. Wiecie co, najpierw chyba stawię tutaj w treści tego pokoju, zanim wejdę na dół. Nie no, jak liczyłem z Shinem tak wstępnie pytania, jakie ja tam mam, to wydaje mi się, że większość jest do zgadnięcia. I to nie taka większość na zasadzie 50 plus 1, tylko rzeczywiście większość. O, przeceniasz nas? Nie, nie przeceniam. Nie tym razem. Przeceniam to jak kurwa siebie. Nie powiem, zostałem trochę brutalnie zmanowany tym kolegą z młotami.
No oni to tak paskudni na ten etap gry. Mi się wydaje, czy mogę farmić tam do tak ten pory. To zobaczę jedną rzecz. Mam 3775, właśnie 725. Nie opłaca się, bo to jest 25 punktów na ten. 25 punktów to bez problemu nie jest aż tak dużo. I chyba nie jestem na tyle zdesperowany. Jakby jasne, mogę sobie pofarmić siłę broni, ale chyba mówię. Nie jestem jeszcze na etapie aż tak ogromnej desperacji. Zwłaszcza, że potrzebowałbym bardziej czegoś defensywnego niż ofensywnego w tym momencie. Patrząc po tym, co się dzieje. Lidia Sobieski, oh no. Ja sam nie mogę do takich sytuacji dochodzić, gdzie przecież normalnie wszędzie była Sobieska, to nagle ktoś sobie stwierdził, a chuj Sobieski. Przecież to co nie wystarczyło nie zmieniać tego, to już było dobrze. A ktoś stwierdził, że dla tej osoby to i tak za dużo. To było średnio mnie interesujące, bo to był rap, a nie rapier, to w miarę git. To nie jest skill broni, to brzmi jak ktoś, kto robiłem bardzo intensywnie w Finalu 2, bo jest achievement zabicie broni na 16 poziom. Gdzie bronie w dwójce farmi się absolutnie pas... O Boże, tutaj był ten progresem. Ej, ej, ej. Popłynie mod. Nie obchodzi mnie tam w tym momencie. Tym razem mam na tyle HP, żeby przeżyć jednego hita od kolegi z głównym. Tak, gówno było zamierzone, bo te przeciwniki są absolutnie gówniane, jeżeli chodzi o ilość obrażeń zadawanych. Się zastanawiam. O ile sprawa ten razem. Powiedziałem, że idę w prawo. Na górze był Hammer, bo chyba właśnie gdzieś podświadomie to czułem i nie chciałem tam iść. Mogę pierwszy boss w grze, to mi się wydaje. Bo jest jakiś taki dziwnie tankowaty, nie wiem tego ile... ...zadaje. Okej, okay, to była tylko skrzynka, więc i tak będę musiał iść w stronę tamtego kolegi. Happy Max up, nice. Tak sobie nie myślę, że będzie za łatwo, I guess. Nie, to chciałem. Tutaj byłem memowany z tego pamiętam, ale to na... Tutaj byłem memowany.
Nie tym razem, kolego. Pokłóci mnie teraz, by the way. Gdzie jest double jump? O tak, minions. Zapisz na... Przecież to nie jest tak, że może mi się coś złego, że nie wiem, ktoś by mnie panshotował teraz czy coś. A? Jak po prostu wiesz, zagadowaj? Ha! King Z. Ja cię proszę, zdaję sobie z tego sprawę. Banger ale na dosłownie każdym utworze, doskonale. Wujek Shin dobrze uczył. A propos, tu będą kolce? Czy ten Magnus, maczek się, że będą kolce? Zastanawiałem się właśnie, czy tu są kolce, czy magnesy tylko dla śmieszków. Niestety magnesy nie są tylko dla śmieszków. Wprost, kurwa, przeciwnie. Dzięki Bogu, że mamy Jewel Pulse. Onyx. O. To chyba jest przeciwnik dla Skaven. O, nie, to jest przeciwnik dla Skaven! Możecie się domyślić po tym, ile broni jednocześnie nosi. Ja. Niech stracę. Teraz stracę. No nawet nie. Przez to jak to idzie, to pani się zastanawiam, czy ja na pewno wchodzę od tej strony tej lokacji. Może. No, 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 no. Jak bardzo można skutować całą lokację, jak widzicie przeciwników w niej? Bo ewidentnie chyba chcę... O nie. O nie. O no. Widzieliście, co tam było w tle? Dobra, jako że niestety jestem odsuty i nic nie dodaję, to pozwolę sobie skipnąć wszystko jak leci. Czy to jest zapis albo world? Nie, ale jest to coś innego i zostałem nie co to jest. To jest? Armakus Cosmice. Czyli mamy cały zestaw tego. Serbena. Bardzo nice. To nie jest save point, to nie wygląda jak save point. To jest wall. A jako, że nie zapisywałem 5 lat, mogę skipnąć Eligora. A gdzie jest zabawa w skipowaniu rzeczy? Znaczy ja wiem, gdzie jest skipowanie Eligora. Właśnie, miałem sprawdzić, jak już tu jestem. It's for me? My, my. Starta spasa, tego już chyba nie mamy. Ja bym skipował Eligora, no właśnie. Ja bym się nie odważył skipnąć Eligora. Ten boss jest zbyt przyjemny. Nie no, chyba za nikogo więcej nic nie mam z questowych rzeczy. Więc... Wracajmy. O, oh, baby. Wyobraźcie sobie Shindiego skipującego jakieś wyzwanie w grze wideo. Najpierw jak powie 7 razy wcześniej, że odinstalowuje tego i nigdy więcej nie zainstaluje. Albo że jest to dla niego fizycznie niemożliwe. Nie
Czy wiem, co jest najlepsze, że pojutrze majówka? Ja nie mam na quizie muzyki tych razy. Bo wiem, że nie grałeś i starałem się nie wrzucać gier, wiem, że żaden z nas nie grał. Jedyny wyjątek to Bloodborne, bo Shin tam się prosił o to przez Ludwiga. Ja zapisałem, prawda? Jeżeli ja nie zrobiłem, to idę to zrobić. No i w sumie czekajcie. Nie, nie mogę tego zrobić, bo on z przodu ma miecz. Tak. To tak niestety nie działa. Aż tak dobrze to nie ma. No dobrze, pobijemy go chwilę. Ach. Eligo jest paskudnie długim bossem. Przez to jak wygląda ta walka. Zacznie się cofać. Aha, cofać do tyłu, haha. Spróbuję mnie kopnąć, au. Haha, hit said the funny thing. Teraz przeskoczę i mogę wejść z drugiej strony. Zajęliśmy balistę. Kopniak. Dziwny ten do razy 6. I know that. Nawet nie blisko. Tu się to namierzało w jakieś miejsce konkretnie. Zastanawiam się, czy mam coś, co wydawałoby lepiej niż ten. Niż... Asia. Teraz to najmniej przyjemna część. Tu się chyba kłócało? Nie, to kłócało się szło. Bo on ma dwa podobne ataki pod tym względem. Tu tak. Tutaj się kłócało. Albo nie kłócało. Odchyli się. Nice. Jak na to, ile kurwisz na Eligoda, to poszło ci zaskakująco szybko, kurdur. Niezaprzeczalnie, to było wyjątkowo S jak na moje standardy. No dobrze. Zajebity gif. Przydał się. Nigdy nie widziałem tak dobrego glifowy. Jeżeli chcieliście powiedzieć, że nie widzieliście tego glifu kropka, to pewnie też mieliście rację. Dobra. Pytanie, czy ja chcę próbować iść od razu robić te rzeczy z serwerowymi, czy próbować wiedzieć już te zamku? Chyba podpowiadam. O, możesz iść kończyć grę i tego nie robisz, to po co ci randomizer? Nie lubię. Dlaczego mi daje możliwość podwiedzania to i tak wiem Gilibox? Czemu to Gilibox? Pamiętaj, czy jest słabym, co? Yep.
I tak je założyłem i te. Czy to była twoja? Tak? A o co chodzi? Czy widzicie to uderzenie? Jedyny problem jest taki, że to mi zajmuje ten slot, w którym normalnie mam mobilnościowe rzeczy. Gdyby to było jako zwykła bitka, to o mój Boże. Byłoby bardzo intensywnie używane. Niech tam wrócę. Tutaj będzie coś szerzej intensywnie volatik osabiany, bo wciąż przypominam, nie mam double jumpa. Zostało mi jeszcze chyba 2 botów do skończenia gry. Trzech. Inaczej, w zamku Takuli chyba zostało mi 3 bossów. Jeżeli się nie zajebałem nigdzie. A tego skurwysyna mam nadzieję, że jakoś pominę. Udało się na szczęście. Bo mam wrażenie, że nie pobiłem bossa, który powinien być dla Blackmore'a. O teraz ja mam łączenie z czatem na tym. W tym lapsach doskonale. Więc możliwe, że jakieś wiadomości im pokażą na streamie. Bo sam nie widziałem ich tyle. Jacek wróci. Wróci. Hello. Czy ja to jestem w stanie zrobić? Zobaczmy. Nie tak? Czyli chyba potrzebuję Mario Fulgur albo coś w ten deseń. No dobrze. To jedyne co musiałem wiedzieć. Oj, to byłoby piękne, jak się wpierdolić w kolce. Wydaje mi się, że samej wieży zagrawy nie mam jakoś specjalnie dużo. Tu może wersja sobie jest na górze, to na pewno... O, save point. Chyba w takim miejscu tutaj pani zapominać. I swear. Tak dla upewnienia się, Steam żyje, prawda? To nie jest tak, że Steam umarł. Albo że czat na Steamie też umarł. Żyje, okej. To były chyba pająki. Na pająki mam trochę wyjebane. Nie, wolę się upewnić, bo mówię, nawet u siebie widziałem, że mi tata odłączyło, dlatego nie byłem pewien, czy to też nie jest po mojej stronie. O Boże. Nie, dostałem małych kocich dziewczynek, smutno i Boże. Znasz co? Właśnie. Już miałem nadzieję. Wings! Tutaj teoretycznie powinniśmy przejść magnesem. W praktyce mam chyba wyjebane. Tylko skrzynkę powinna. Tę skrzynkę. Dajcie mi skrzynkę.
A pista zwoli. Pod jakim tytułem? Dajcie mi krzynkę? O Boże. O Boże, o kurwa. Okej. Okay. Okej, okay, to jeden obrażeń mnie bardzo niepokoi. To jestem, ale kiedy Drakul jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj. Ale to tylko jak dobrze pójdzie. Przejść już dalej, ale nie chcę, bo tam jeszcze nie widziałem kawału wieży tego dalej. Kiedy Silksong? O no. Mam za mało chyba. Czas naprawić. Hello. Tutaj muszę na górę podlecieć. No tak, wyobraźcie sobie, że chciałbym to robić tak, jak się to powinno legitnie robić. Wings, to prawda, było Wing Echo. Win X. Zastanawiałem się właśnie, co tutaj stawia takie ogromne kroki, ale już widzę to. Body. Ups, nie ten slot. Ej, Boże. Daj mi to wejść bez... zobaczę, co z tej lewej strony jest naj... A, tutaj po prostu jest prosto. I... chuj wie co. Okej. Okay. W porządku. Rozumiem. Jestem przeważony, zdaję sobie sprawę, ale nie chcę dostać się na wejście kolegów, który zdejmie mi ten HP. Na szczęście tym razem mi to nie godziło, ale jestem odrobinkę przeważywiony. To jest warpik. Jeżeli to jest warpik, to chyba na górze jest save point i boss. Czyli co, tutaj może być... Barlo? Albo Dracula? Halo. A nie zdążyłem. Boże, to zadaje dużo. Czy oni są skalowani względem tego, gdzie się ich spotyka? Dobra, jak się tego unika? Nie tak. Even forget who raised you, you stupid disciple. Even forget who raised you, you stupid disciple. Rób ten atak częściej, proszę. Bo aż się go łatwo unika. Piękne skipnięcie kacenki, czy to... Czy... No dobrze. Nie, czekajcie, zrobię to inaczej może. Nie, Tesco.
Najgorsze jest to, że nie ma aż tak dużo statystyk na Itesco, więc to nie jest tak, że ono będzie jakieś super silne względem topolów, ale to wciąż jest Itesco. Czy mogę zapytać to być niemądre rzeczy? Nie. Nie zgadzam się na zaprzestanie robienia niemądrych rzeczy. Jest to Itesco? Mało. O mój Boże. To nie jest tego warte. To byłoby tego warte, gdybym miał więcej... Czy mogę? Nie mogę, rozumiem. Nie, to w tym momencie to Intesto nie jest też taki silny, jak chciałbym, żeby było. Co tego, czy mi się wydaje, czy ja nie zapisałem po tym? Po Badlowie? Bo tak mi się wydaje. Teraz to naprawić. No już się nic tu nie będzie. Ale ewidentnie coś jest. Kolega duży. Pojedz, co mu dużo zdaje. Tylko, że będę musiał go jeszcze w drugą stronę ogarnąć. Anti-max up, nice. No dobrze, w takim razie czas się speedonować. Wydaje mi się, że wrócę na górę po prostu, bo tam mam warpa. A od warpa będzie mi szybciej mimo wszystko. I przy okazji skoro tam trochę, żeby zapisać, więc będzie bezpieczniej. Czy coś mi jeszcze zostało poza tym? Poza tymi rzeczami cerberowymi? No, opartego ten mały fragmencik w lewym dolnym rogu. Tam, gdzie jest taki chyba kwadratowy pokój. Ale tak to nie wydaje mi się. Więc chyba po prostu się tu przejdę. Bo nigdzie indziej nie widzę sensownie, żeby się dało przejść. Tam na samej górze wiem, że jest zablokowane przejście i tam... Odrobinę na lewo dół coś jest, ale pewnie nie zwraca się tego. Dobra, czas sobie przebiec bardzo grzecznie i kulturalnie przez tą lokację. I tutaj... Dobra. Finesse of Extra. Open up. Dzięki Bogu za posiadanie double jumpa, to? Co to za kotwór? Nie wiem, ale jestem kurwa przeklęty. Dosłownie. Właśnie to nie jestem przeklęty, jestem zatruty. Pojebie mnie. Alma Felix. A. A i teraz nie wejdę na górę, bo jestem przeklęty, doskonale. Znaczy... Otruty, nie przeklęty. Daj tylko boską. Pojebie mnie. No. Zaraz mnie szlak trafi! A to ci na musi tutaj skończyć, prawda? A se postaję. Poczekam. I się nie śpieszę. Teoretycznie mogę się zmienić w anime, choć udziewoję, to prawda. Ciekawość, jak to działa? O, Water Fountains, o! Dajcie mi wrócić się z normalnej formy. Pff.
jednym prostym określeniem wybił Sebika z owo. Zobacz jak. Nie, no chyba już do końca nie będę używał tej przekładu, bo to trochę za bardzo wylevelowane. To nie jest tak, że one są silne same w sobie, one po prostu są bardzo wylevelowane. Śródli ten mimik. O, to sznyfel. Sięgam, że double jump dosłownie będzie przestałem za kulą. Pojebie mnie. A dobra, to jest zwykły kolega, a nie kolega w pierdolaty. Czy to coś było? Tak, można wejść na górę, ale najpierw tutaj na lewo pójdę. Znaczy w momencie, kiedy mamy wylot kusa, to wiadomo, że nie potrzebujemy double jumpa, tak, ale... Dziwne wciąż, że tak późno będzie. Bo wydaje mi się, że każda umiejętność jest w jakimś momencie gry. O, zajebiście! Rykło w czas! Pod koniec gry w końcu możemy widzieć... jak przeciwnicy się nazywają. I uwaga, uwaga. Panie i panowie, double jump. A dobra, nawet nie. Już myślałem. To po prostu jakaś kurwa tarcza. To już mieliśmy na dodatek, holy shit. Nie powiem, nowa skeletony w Eklezji są bardzo bolesne, ale jednocześnie Nitecko jest przez to bardzo silne. Chyba możemy jego przebiec. Ale tutaj już musimy niestety podlecieć. Nie widziałem tego gulsa. Boję się. No bajolo. Nie wpadnę przecież na kolegę z motkami. Diamond Pink. Nie ma szans. Jest praktycznie niewykonalne, żebym wpadł na kolegę z motkami. A tylko on jest w stanie mi teraz zagrozić. Kurwa. Zapomniałem, że to mi się cały czas zostaje aktywne. O, w ten sposób. Tak, to, to tak nie działa. Czeka. Wilding, the Wildering. Czy Wilding jest lepszy niż to, co mam? Jak jest Sample Consumption, to się może przydać nie jeden niż nie. Na przykład teraz Sample Singa. Zwłaszcza, że nie zmniejsza na statu aż tak mocno, I guess. A jednak many zużywamy zauważalnie dużo. Czyli grałem z losem? Trochę tak. Czy się opłacało? Jak najbardziej. O, ja tu jest skrzynek. Nighthelm, kolejny H-Marksup, czyli Jesus. Opłacalny pokój. Ja tu niszczalną ścianę ogarniałem już, nie? Tak, to jest tam. Czyli musiałem ją ogarniać.
I teraz już przed. Czy to nie jest tylko wygodne uwagi? Chyba... Już to mieliśmy sobie, daj. Daj mi parię. Patrzcie, double jump. God fucking bless. No dobrze. Zobaczmy więc. Die, monster. You don't belong in this world. Trzymam całego Dominiosa? No, the dimension. Nie, no mamy. Chyba. Podoba mi się, że przeciwnicy są pisani w takich kwadratowych nawiasach, jakby to było JoJo. Najgorsze jest to, że z tego co pamiętam, to jest jeden z tych zakulów, którzy mają beatbox w Kenobie. I tyle. Więc nie mogę pomemować się z kolegą... Nie mogę pomemować z kolegą pistoletem na buta. Nie pamiętam, jak się tego unikało. Okej, okay. Jak się tego unikało. Wiecie co? Nie, nie mogę. Bo zastanawiałem się, czy mogę sobie tego. Zastanawiałem się po prostu, czy mogę sobie włączyć buffa, ale boję się go używać, kiedy mamy ten. O Boże, nie naprawdę mogę spawnować teraz z rękami. Fajne, ja można było unikać przy samym Deadpooli, więc jest okej. Okay. Tego się unika po prostu. Ten sposób, znaczy unika. To się opłaciło. Out. Zawolna spada. Fajne, lej przy nim. Ach. Proszę, nie spierdol tego. Aha. Stadie, to się skończył. Normal, jak to było normalna kastrowania, ta kula zmienia się w swoich 17 przeklętych form. Ups. Tutaj zaczyna chodzić. Suk, suk, suk. Out. On teraz robi coś fatalnego chyba. Yep. A nie, to jest no. To nie jest aż takie złe, jeżeli się pamiętajcie. O kurwa. Jeżeli się pamiętajcie tego unika, to nie jest aż takie złe, ale ja nie pamiętam się. Okej. Okay. Ale ja nie pamiętam się tego unika, ale to nie jest game. Ej, bo to takowało. O, tu! O Boże. Nie mam przedmiotów leczących te. O, o. Yep. Yep. Pa. Nie, no, chyba nic lepszego niż Fred, bo nie wymyślałem tę walkę. Muszę ją lepiej rozegrać. Hello.
To jest tak głupie. Przede wszystkim muszę zacząć unikać Dark Inferno i będzie ok. Bo mam wrażenie, że na tym stacie nie zdecydowanie dużo ostatnio. Fajter jest pod nim. Mogę oczywiście, wydaje mi się, tak kulawy film trochę jak Albert z Etixa. Teraz drugiej strony. Trochę, no trochę. Jakby to dało. Chyba jestem za eko, wiem, fajnie. Hello. Hi. Okay, so they. Można wyrwać? Z tego chyba... A, Jezu! Okej, okay, jestem bezpieczny. Ten atak jest paskudny, bo ma bardzo specyficzny safe spot. Ja zapominam ciągle, że mam double jumpa! Przez to, że całą grę go nie miałem! O chyba. Nie, serio, ja zapomniałem kompletnie, że ja po prostu miałem, że ja mam double jumpa. A dobra, to jest na gówno. Źle stoję. Jezu, miałem falca. Miałem obrzydliwego wręcz falca. Chyba za jaka jestem. Nieważne. Ale dominusem cię zniszczę! A to jeżeli nie użyjemy dominusa? To nie jest jak, że mamy wybór. No, this cannot be. Nie będę komu wydawało mi się, że ten, że zamek dla kuli jest krótszy niż jest. W sensie pod kątem tego, że myślałem, że go skończę na pierwszym streamie. A nie ma bała, żebym go skończył. Nie ma kredytów. Odmawiam kredytów i to teraz. O tak, hard mode, albus mode, sound mode, boss rush. Ale by sobie robił boss rush, co? A, right. Wiem, w czym to da. Bo musiałbym tego. Musiałbym... Excuse me? A nie, to jest śmieciucha tu był, normalnie. Co to teraz? Znaczy, dzisiaj to sobie jeszcze zrobię jakiegoś bossasza pewnie tylko. A tak to pewnie w przyszłym tygodniu jakiegoś innego na mojej teraz sejtrze. Jeszcze nie wiem jakiego, ale jakiegoś strzela.
Pamiętam, że jak miałem jeszcze Ekledia na DS-ie, to dużo ten. To dużo ogrywałem bossesze. I tak? Bossesz Shano nie jest w połowie tak fajny jak bossesz Albusen. A ten znaki mają randomizerę. Tego starszyłem. Nie mogę się doczekać, aż odpalić randomizera z Battle Networka i tylko po to, żeby zobaczyć, że jeden z swoich przeciwników pierwszych jest jakiś polte. Hello. Spróbowanie teraz, Serigora? To darmowy czy Bachmela? Dobrze słyszę? Znaczy, Geek był w tej bonusowej strefie, tego co pamiętam. Jeżeli chciałeś go wcześniej, to nie ma szans. Wydaje mi się, że normalnie tym do pobicia był SP. Hello. Ow. Jak? Wytykanie Cewikowi, jak mój długy też nie pasuje. To nie na czasie. Czemu nie dropi tego? Serducha? No dobrze, wiem. Yahoo! No jak człowiek sobie przypomni, że ma double jumpa, to nagle walki cię były przyjemne. W ogóle jest jedna zabawna rzecz to warto zawsze, że Dracula umie skontrować to, że my mamy latanie. To jest bardzo nieoczywista rzecz jak dla mnie zawsze. A propos, może też to skontrować. Jeżeli myślimy, że będziemy śmieszni, to przeskoczymy po prostu. Au. Wpierdolimy się w to. Teraz będzie the time for games, it's over. No, still. Za blisko. Bo starszy może używać przymiotu, by the way. Więc nie zawaham się tego zejść. A to jest to i absolutnie wybałem unikanie. Poczułem to po Soul Steela. Au. Złapał mnie w tak paskudnym miejscu, że niewiele mogę zrobić. A czy to jest? Okej, okay, to tylko te. A to tylko Wirtury. Soul Steel. Nice. New record. O tak. Teraz pozwólcie jeszcze, że zrobię inną rzecz. Albus. Jada. Dawaj, teraz zobacz jedną rzecz. Czy będę mógł z tego bossa zrobić? Mam nadzieję. Nie gamester, tylko bossa. Kto
To teraz czy pamiętam, jak się robią te bossy? Optical shot. Okej, nie pamiętam, doskonale. Najgorsze jest to, że spora część grania albucem to są teleporty, które wymagają używania myszki. To dla mnie byłoby trochę nieprzyjemne. Eligora się tym bardzo fajnie skipuje, ale właśnie. No, Eligora. Hello? Balans. This is balanced. Teraz spójrzcie, jak się gra albusem na Rigora. Hello. This is fine. Ja tam wracam. To jest paskudny atak. Szłoby mi na pewno dużo lepiej, gdybym miał tę grę na konsoli, bo wtedy dużo łatwiej z teleportem unikać ataków. W każdym razie albo jest bardzo zabawną i balansowaną postacią. Anyway. Wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie na tyle. Bo nie chcę zaczynać dzisiaj kolejnego randomizera. Bo tak naprawdę jedyne, jakie randomizer przychodzą mi do głowy, to RPGowe. Zaczynanie RPGowego randomizera na jakieś pół godziny wydaje mi się trochę bez sensu. W sensie myślę o Pokémonach, myślę o Chrono Triggerze. Może to fake na pewno, że z Bloodstained, ale a jednocześnie nie mam Bloodstained na kompie kupionego. Więc to jest też dla mnie problem. Przypominam, że ja je mam tylko na Switchu. także. Wydaje mi się, że na dziś to będzie na tyle. W przyszły poniedziałek jakiegoś randomizera zrobię. Jeszcze nie wiem którego, ale zrobię. Nie, w środę Steama nie ma, w sobotę zobaczymy, czy Steam będzie. Nie obiecuję, że Steam będzie, ale raczej będzie. Chyba, może, nie wiem, zobaczymy. Na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.